I co, mówiłem, że żabka na debiucie da zarobić i, i nie dała. Pomyliłem się. W każdym razie to było najważniejsze wydarzenie dnia, jeżeli chodzi o warszawski parkiet, a tak naprawdę najważniejsze wydarzenie drugiego półrocza, jeżeli chodzi o europejskie giełdy, bo to było największe IPO w drugim półroczu na giełdach europejskich. No i dzisiaj sobie właśnie o żabce porozmawiamy. W debiucie na debiucie można było kupić po 21,50, znaczy na IPO można było kupić po 21,50 i w tym momencie jest 21 zł i 50 groszy. Za jedną akcję, ten kurs na początek poszedł bardzo mocno do góry. TKO było, czyli ten teoretyczny kurs otwarcia bardzo mocny, ale później zaraz zeszliśmy na tym okolice 22 zł i mniej więcej tam pozostaliśmy do końca i dzisiaj, właśnie sobie porozmawiamy o żabce, też powiemy o kruku ze względu na to, że kruk podał wyniki finansowe, takie trochę bardziej dokładne wyniki, bo wcześniej podawał szacunki odnośnie spłat, odnośnie nakładów. I kurs jakoś tak bardzo pozytywnie na to nie zareagował, mimo tego, że raczej nie da się do tego przyczepić. W każdym razie, zanim zaczniemy, omawiać te dwie spółki, te dwa wydarzenia, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB, która jak co roku organizuje konferencję XTB Investing Masterclass 14-15 listopada, to jest w 100% darmowa konferencja online, wystarczy się zarejestrować, no i oczywiście będzie tutaj mowa o inwestycjach, będą chociażby tacy ludzie jak Marcin Tuszkiewicz, Rafał Glinicki, myślę, że każdy każdy zna, czy te Turski z XTB, ale też będzie dużo o geopolityce, będzie dużo o sztucznej inteligencji będzie chociażby Krzysztof Stanowski, generał Rajmund Andrzejczak, właśnie będą rozmawiali zapewne o geopolityce. Będą też rozmowy o sztucznej inteligencji, profesor Andrzej Dragan, więc naprawdę bardzo ciekawa, ciekawa konferencja się szykuje. Myślę, że warto, ze względu na to, że jest to online, więc możemy siedzieć przed komputerem i sobie po prostu to oglądać. I jeżeli chodzi o spółki, o których chcę dzisiaj powiedzieć. To, może zaczniemy sobie od spółki Żabka, albo zaczniemy sobie od tego, jak polska giełda się dziś zachowywała, bo trzeba przyznać, że polska giełda nie rozpieszczała inwestorów, i to zdecydowanie nie rozpieszczała inwestorów, no bo jak zobaczymy na giełdy europejskie, to były niektóre na, na plusie, nawet jej procent, około procenta, a jak zjedziemy tak na sam dół, na sam koniec, to mamy i WIG, i WIG20, minus 2,23 WIG, minus 2,44 WIG20, i one zdecydowanie odstawały od reszty stawki, no bo biorąc pod uwagę inne europejskie, Europejskie giełdy, to tam praktycznie żadna jednego procenta w dół nie przekroczyła. Jednak dzisiaj bardzo duża słabość tej polskiej, polskiej giełdy. Wszyscy oczywiście zajęliśmy się żabką, no ale inne spółki raczej nie dowiozły, przynajmniej jeżeli chodzi o tę dzisiejszą sesję. Jeszcze jedno ogłoszenie duszpasterskie, zanim przejdziemy do omawiania samej żabki. W dniach 14, 24 październik 2024 roku, czyli już za kilka dni, we Wrocławiu na, we wrocławskim centrum centrum kongresowym na kompleksie Hali Stulecia odbędzie się kolejna edycja Made in Wrocław, ja w zeszłym roku byłem, w tym roku też, też będę i zachęcam do tego, że jeżeli będziesz akurat we Wrocławiu, żebyś, żebyś wpadł, ze względu na to, że będzie tam gala expo i będzie się wystawiać dużo moim zdaniem ciekawych spółek, spółki, które może kiedyś w przyszłości wejdą na giełdę z ciekawych branż, chociażby branża weterynaryjna, która myślę, że w tym momencie mocno się, się rozwija, ale są też spółki z branż, które już, spółki, które już są na giełdzie, chociażby Green Zebras, które niedawno za niedawno zadebiutowało, także cała masa ciekawych branż, ciekawych sektorów. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś, myślę, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie, więc moim zdaniem zdecydowanie, zdecydowanie warto. No i biorąc pod uwagę tę konferencję, to Gala Expo, Gala Expo jest też darmowa, trzeba się tylko zarejestrować. 24 październik, Wrocław, wszystkich oczywiście zapraszam. A przechodząc do Żabki, 27.50, tak zaczęliśmy i tak skończyliśmy, czyli można powiedzieć, że nic się absolutnie, absolutnie nie, nie działo. No i ja mówiłem w takim dłuższym filmie, gdzie omawiałem spółkę Żabka o tym, że zakładam na początku wzrosty. Jednak na początku zakładałem wzrosty, no okazało się, że tych wzrostów tych wzrostów tutaj nie było. Trzeba powiedzieć, że nie tylko ja się umyliłem, bo jak tutaj sobie zjedziemy, to w parkiecie jest taki, był taki artykuł, aż 96% ekspertów zakłada wzrost kursu na debiucie żabki. No, ja ekspertem nie jestem, ale ja też zakładałem wzrost. Teoretycznie mógłbym teraz się tłumaczyć, powiedzieć, Aj zaraz, zaraz, o dziewiątej był wzrost i to bardzo ładny wzrost, ale prawda jest taka, że ja zakładałem jednak te kilkunasto nawet procentowe wzrosty na tej pierwszej, pierwszej sesji tego wzrostu, jakiegoś takiego mocniejszego, takiego mocniejszego mocniejszego nie nie było no, cena taka jaka była 21 zł 50 50 groszy no i tutaj powiedzieli e, prezes e, grupy Żabka, powiedział duże zainteresowanie, kim cieszyła się akcja naszej spółki wśród inwestorów w Polsce za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie, tak bo tam miało być od 20 do 21,50. To było bardzo dużo e, zainteresowanie zresztą ta redukcja też była przeogromna wśród inwestorów indywidualnych, redukcja 90,5%. No co prawda People Can Fly nie, nie przebiliśmy 98,5%. To była masakryczna redukcja, e, ale 90,5%, więc nawet jeżeli ktoś zainwestował jakieś fajne pieniądze, no to Raczej zbyt dużo nie, nie zarobił. No, ja wiem, że część osób na przykład próbowała się kredytować na to IPO. Ja tutaj bym uważał z takimi, z takimi sytuacjami, no bo też te koszty kredytu są, są istotne. Więc ja na to ja jednak tak bardziej ostrożnie do tego, do tego podchodzę. No i biorąc pod uwagę grupę Żabko, ona absolutnie zdominowała dzisiejsze obroty. Zauważmy, obroty, na pierwszym miejscu żabka. A z, z, z miliardem, a na drugim miejscu, na drugim miejscu PKO BP ze mili 100 milionami. Więc dziesięciokrotna różnica. Żabka tak naprawdę podwoiła dzisiejsze obroty. Zauważmy, jak wyglądał Wik cały i jak wyglądała, wyglądała żabka. Więc to tutaj mimo tego, że na kursie teoretycznie 0%, więc można powiedzieć, ej zaraz nic tutaj się nie działo, to to się działo. To się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo i tak sobie, trzeba, tak sobie trzeba o tym powiedzieć. Też prezes polskiej giełdy mówił, że to jest otwarcie nowego rozdziału w historii Warszawskiej. Giełdy. No zobaczymy, z tego co słyszę kolejne IPO już, kolejne spółki już, już będą wchodziły zaraz na, na giełdę, także może to się troszeczkę rozrusza, rzeczywiście kilka, kilka ciekawych, ciekawych spółek, ja przyznam, że czekam mocno na diagnostykę, bo no, to jest branża, która wydaje się bardzo mocno przyszłościowa, ale o tym opowiemy jak, jak rzeczywiście do takiego debiutu dojdzie, w każdym razie to oferta grupy Żabka to największy debiut na warszawskiej giełdzie od wielu lat, największe IPO w Europie w drugiej połowie tego, tego roku, więc to też jest myślę, że istotne. Przypomnę, że Żabka najpierw chciała debiutować na giełdzie w Amsterdamie, ostatecznie zdecydowała się, zdecydowała się na, na Polskę. No i biorąc pod uwagę Żabkę, pamiętajmy o jednej dosyć istotnej rzeczy, przynajmniej jeżeli ktoś myśli teraz ewentualnie nad zakupem, nad sprzedażą spółki, spółki Żabka, że no tutaj... W długim terminie ja wymieniłem taki jeden z minusów, które, które myślę, że są istotne, to jest to, że tam nie było żadnego pozyskania kapitału na rozwój, tylko to było po prostu sprzedaż głównych akcjonariuszy. Oni mają lock-up teraz na 180 dni. Więc przez 180 dni nie będzie żadnego ABB, ale podejrzewam, że za pół roku, może za 7-8 miesięcy, jakieś ABB będzie. Więc ja tutaj uważam, że ta strona podażowa akcji za te parę miesięcy, za te kilka miesięcy będzie. Oczywiście, jak patrzymy sobie na to, co się teraz dzieje, to pamiętajmy o tym, że mamy menedżera stabilizującego, który, który może pożyczać te akcje do 16 listopada. Te 30 dni on tutaj może być, więc jeżeli będzie, będą mocne spadki, no to on zawsze może, może dobierać. Oczywiście no 45 milionów akcji tutaj może 15%? Więc to też jest czynnik, który mógłby powodować to, że w momencie, kiedy ocieraliśmy się o te 21,50, to ten stabilizujący się tam uaktywniał i, i skupował to, to z rynku. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie dalej. Bo jak mówię, no obroty przeogromne były, tak? Więc, więc tutaj można powiedzieć, że miał co robić ten menedżer stabilizujący dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie jak to będzie przez, przez kolejne dni. Pytanie, czy. Będzie bardziej na zasadzie, że ludzie się przestraszą i zaczną mocniej sprzedawać, ale z drugiej strony myślę, że ten menedżer stabilizujący dalej będzie trzymał, trzymał kurs, więc te prawdopodobieństwo jakichś większych spadków w najbliższym dniu, dniach, myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. A, a jeżeli chodzi o inne podmioty, no to ciężko tutaj mi powiedzieć, czy duże jakieś fundusze będą chciały wchodzić w spółkę, no którą też pewnie myślą, że może trochę trzymać ten menerze stabilizujący, więc no też jak wcześniej spodziewałem się jakichś takich bardzo, no znaczy może nie bardzo, ale jednak wzrostów tych kilkunastu procentowych, mówiłem w, w, w filmie o spółce Żabka, no to teraz już takich bardzo dużych wzrostów raczej się nie spodziewam, ale, ale też bardzo, bardziej byłbym zaskoczony jakimiś spadkami niż niż wzrostami przynajmniej ja w ten sposób na to w ten sposób na to patrzę. To no przypomnę, że biorąc pod uwagę żabkę, oni rozwijali się bardzo mocno. średnioroczna stopa zwrotu 20, średnioroczna stopa wzrostu 25%, ponad 25%. To jest masakrycznie wysokie, wysokie tempo. Pytanie, czy oni to utrzymają. Mówią, że nadal chcą otwierać ponad 1000 sklepów rocznie, 1000-1100 sklepów. Sklepów rocznie. Mówią o tym, że wejście żabki na giełdę jest strategicznym, milony, milowym krokiem, skokiem w historii naszej organizacji. Grupa Żabka jest jedną z największych firm notowanych na, na giełdzie. No też musimy pamiętać o tym, że 7 Eleven, czyli taka żabka na sterydach, to znaczy taka żabka, tylko największa na świecie. Taki sklep typu Żabka, oni myślą coraz mocniej o ekspansji na Europę. No to może popsuć troszeczkę, troszeczkę rynek dla Żabki, jeżeli taki potężny rywal wszedłby mocniej w, w Europie, więc też na to myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, jeżeli patrzymy takim dłuższym terminie właśnie na spółkę Żabka. Też biorąc pod uwagę to, co się okazało po debiucie, no to ja często mówię o tym, że spółki próbują wchodzić w takim bardzo dobrym momencie, kiedy te wyniki są, są bardzo dobre. Kiedy, no kiedy najlepiej mogą sprzedać te akcje. Mamy debiut, mamy pierwszy dzień po debiucie i co tutaj, co tutaj mówią? Mówi Pan Tomasz. Słuchański, prezes. W zeszłym roku rynek odzyskał siłę w trzecim kwartale, cóż było widoczne w czwartym kwartale, więc porównanie będzie cięższe niż w przypadku dwóch pierwszych kwartałów tego roku. Ale nie spodziewam się żadnych turbulencji czy załamania, robimy wszystko zgodnie z plamem. No powiem tak, przejeżdżałem ten prospekt emisyjny, tam nie było tego napisane, że, że to porównanie będzie, będzie cięższe. Ale jak już sprzedaliśmy akcję, to możemy mówić, że porównanie będzie, będzie cięższe. No ciekawa, ciekawa, ciekawa sprawa. Daj znać w komentarzu, co ty o tym, o tym myślisz. No, też myślę, że interesującą rzeczą odnośnie samej żabki jest to, co powiedzieli w wywiadzie w Pulsie Biznesu. A w Pulsie Biznesu powiedzieli, że prace nad pomysłem programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych właśnie ruszyły. Dziś jeszcze przed notowaniem mieliśmy spotkanie z zarządem giełdy, które wykazały zainteresowanie uczestnictwem w tym projekcie. Liczę, że uda się zaoferować akcjonariuszom coś interesującego. Wkrótce podam więcej szczegółów. Jeżeli ktoś ma dostęp do Pulsu Biznesu, no, może to oczywiście, e, oczywiście, to. Zobaczyć. No, pytanie, czy będą jakieś żabsy dodatkowe, czy co tutaj się będzie działo, jeżeli chodzi o inwestorów. W każdym razie, jeżeli tak rzeczywiście będzie, miły gest, ja zawsze jestem pozytywnie nastawiony do jakichś programów lojalnościowych. Tak, mamy tego jak na lekarstwo, tak naprawdę na palcach drwala jednej ręki można wymienić te spółki, które mają jakiś program lojalnościowy dla swoich akcjonariuszy, a nawet jeżeli mają, to czasem to się tak średnio opłaca. Średnio więc jeżeli będzie rzeczywiście jakaś, jakiś program to jak najbardziej jestem, jestem za. W każdym razie, biorąc pod uwagę tę, tę żabkę, no trochę mi się nie podoba właśnie to, co teraz powiedzieli, także że teraz może być ciężej porównywać. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. No, widać, że, że ten menedżer stabilizujący musiał tam, musiał tam ruszyć lekko, więc też nie spodziewam się, żebyśmy mieli jakieś teraz potężne wzrosty w tych najbliższych dniach, daj znać co ty o tym, o tym myślisz, a my przejdziemy jeszcze na szybko do drugiej spółki druga spółka, o której, o której ja już mówiłem w wczoraj w filmie, więc powtarzać się nie będę. Spółka Kruk zajmuje się wierzytelnościami i biorąc pod uwagę spółkę Kruk, grupę Kruk, duża firma, 8 miliardów kapitalizacji, no oczywiście żabka 21,5 miliarda, więc żabka większa niż Kruk. O, w sumie dzisiaj taki zwierzyniec tam się zrobił. Żabka, Kruk, jeszcze jakieś inne powinniśmy takie spółki właśnie zwierzęce omawiać. W każdym razie, jeżeli chodzi o grupę Kruk, Mamy wstępne dane za trzeci kwartał 2024. No i tak, wstępny szacunkowy skorygowany zysk netto, skonsolidowany, przepraszam, zysk netto 356 milionów złotych, EBITDA gotówkowa 580 milionów, dług netto do EBITDA gotówkowej 2,5. W ten sposób to, to wygląda i prezes mówi, że po trzech kwartałach... Poziom zysku netto jest podobny jak za cały 2023 rok. Tak samo EBITDA gotówkowa. Mówią, że to najwyższe w okresie pierwszych 9 miesięcy wyniki finansowe: 2,6 miliarda spłat z portfeli nabytych, 1,6 miliarda inwestycji. Solidny, dobry wynik, biorąc również pod uwagę trwający czwarty, czwarty kwartał. Przypomnę, że czekamy na strategię spółki Kruk. I oczywiście o Kruku wczoraj mówiłem. Jeżeli chcesz zobaczyć, co, co tam wczoraj powiedziałem, bo troszeczkę dłużej mówię właśnie o Kruku, to, to... Oczywiście odsyłam Cię do tego filmu. No a biorąc już pod uwagę te wyniki wstępne, jak tak sobie porównałem z ich prezentacją, ten trzeci kwartał w profesjonalnym programie Paint wprowadziłem. I, i mamy tak: no te nakłady na portfele, myślę, że myślę, że w, w takie jak w miarę dobre. To znaczy, nie są to jakieś najlepsze w historii nakłady na, na portfele. No ale spółka mówi, że będzie około tych 3 miliardów teraz inwestować w każdym roku, więc mniej więcej takich możemy się spodziewać, 700-800 milionów złotych kwartalnie. Spłaty na portfelach wysokie, zauważmy, słabsze od drugiego kwartału 24, ale z drugiej strony są drugie najlepsze spłaty w historii. Trzeci kwartał z rzędu, kiedy mamy powyżej 800 milionów, i teraz mamy tak, zysk netto 356 milionów. I teraz pytanie: Czy tam nie było czegoś, no czy tam się coś nie wydarzyło? Bo ja przypomnę, że w drugim kwartale były, były lekkie odpisy na Hiszpanię, i przez to ten zysk był lekko słabszy 265 milionów. Czy teraz było znowu coś, jakieś zdarzenie jednorazowe? Nie wiem, ale biorąc pod uwagę ten mocny wzrost tego zysku netto, no możliwe, że coś. Tam się wydarzyło, no bo ten wzrost jest aż, aż zbyt mocny, tak? Z poziomów 229 do 356 milionów złotych. Absolutnie rekordowy zysk, zysk netto, gdzie oni y, pierwszy kwartał był bardzo mocny i mówili o tym, że pierwszy kwartał był wyjątkowo mocny, to ten drugi kwartał miał być takim benchmarkiem. A tutaj się okazuje, że ten trzeci kwartał jest jeszcze lepszy niż ten pierwszy kwartał, więc ja tutaj zakładam, że coś się mogło jednak wydarzyć. Będę czekał na te ostatecz, też ostateczne wyniki, no zwłaszcza też, że EBITDA gotówkowa aż tak mocno nie, nie wzrosła, gdzie jest to dobry wynik. Mi się to oczywiście podoba, że ta bita gotówkowa cały czas spokojnie rośnie. Tak? Nie jest tak, że z każdym kwartałem jest coraz wyższa, ale ten trend jest jasny i zauważalny. Mamy trend wzrostowy. Więc to jest na pewno plus. Przypomnę, że jeżeli Kruk nabędzie jakieś portfele, to te, też te spłaty nie, jakby nie ruszają od razu z kopyta. To tr tr trzeba często poczekać rok, dwa lata i wtedy, czy nawet trzy lata i wtedy e, najlepiej to wygląda, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, spółkę, o spółkę Kruk. No też teraz zbliżają się jakieś obniżki stóp procentowych, więc no, czasy skupowania wierzytelności dla, e, dla spółek typu, typu Kruk. No też powiedzieli o tym długu netto do EBITDA gotówkowa 2,5 rok te. To było 2,3 na koniec trzeciego kwartału, więc jest trochę więcej, ale wciąż oni spokojnie mogą się zadłużać po to, żeby, po to, żeby tutaj. Te, te wierzytelności skupować, także tutaj nic się nie, nie zmienia. Zresztą oni cały czas tę obligację wypuszczają, jeszcze można się zapisać, do 18 na obligację. 84%, ale to nie do końca tak jest, tylko to jest to jest Wibor 3M plus 3 punkty procentowe. Taka jest tutaj, jest tutaj marża, więc tam chyba 100 zł za jedną, jedną obligację, można się oczywiście, oczywiście zapisać. No tutaj biorąc pod uwagę jakieś opracowania, prognozę M banku, no to M-Bank mówi że te wyniki są po prostu dobre, tak, podają wstępne wyniki, wysokie zyski, po 9 miesiącach spółka zrealizowała 85 prognozy zysku, naszej prognozy zysku, 72% bidy gotówkowej, więc raczej pozytywnie tutaj oceniają, chociaż patrząc na, patrząc na, te na shorty. Tutaj są bardzo ciekawe profile na, na platformie X, informacje giełdowe, gdzie podają te shorty, które są poniżej tego poziomu, który jest pokazywany w rejestrze krótkiej sprzedaży, bo tam musi być minimum 0,5%, żeby pozycji, żeby, żeby pokazać. Tutaj mamy niższe. No i zauważmy, że jeżeli chodzi o, o, te, o te shorty, jak to wyglądało przez ostatnie 3 miesiące, bo tu mamy, mamy ostatnie 3, ostatnie 3, 3 miesiące, Biorąc pod uwagę rejestr krótkiej sprzedaży, jest taka strona rksgpw.com. Tu mi jeden z widzów w ogóle podesłał tę stronę, to jest jego strona i fajnie myślę, że dużo tak przejrzyściej pokazuje właśnie te, pokazuje te, te pozycje krótkie. No bo mamy całkowitą ilość chociażby pozycji krótkich, od razu widzimy, jak to, jak to w tym momencie wygląda, łącznie na CD-projekcie, przykład 3,6. Mamy też zmianę pokazaną. Odnośnie ostatniej aktualizacji, i ostatnie ostatnie zmiany. Zauważmy, że niedawno była tutaj kruk jeszcze w tych pozycjach krótkich powyżej 0,5, a teraz w tym już znaczy 0,5 była, a teraz już jest poniżej 0,0,5. Czyli no całkiem niedawno jeszcze byliśmy w tych pozycjach pozycjach krótkich, jeżeli chodzi o, o, o minimum 0,5%. No ja się troszeczkę dziwię takiej reakcji rynku, bo jak mówię, dla mnie nic tam złego się nie wydarzyło. Znaczy bo zauważmy, że na te wyniki oni zareagowali Pozytywnie, ale później powrócili do bazy, można powiedzieć, czyli nic tam się za bardzo nie dzieje, gdzie raczej nic złego w tych wynikach nie widzę. Mniej więcej tego chyba się spodziewałem. Ten zysk netto tylko mnie zastanawia, co tam się wydarzyło, bo podejrzewam, że coś się wydarzyło, że mamy tak wysoki, wysoki zysk netto, ale Bitna gotówkowa myślę, że na dobrym, cały czas dobrym poziomie. Na koniec, jeszcze raz oczywiście, zachęcam Cię do tego, żeby zarejestrować się na Expo Made in Wrocław 24 października w Wrocławskie Centrum Kongresowe na terenie Hali Stulecia. Dużo ciekawych, myślę, że firm jeszcze pewnie będą, jakieś ogłoszone kolejne, kolejne firmy. Ja też tam będę, więc, więc też zawsze jakaś okazja do tego, żeby chwilkę po, porozmawiać będzie. Dzięki za dzisiaj, standardowo życzę samej zysków. Trzymaj się, cześć.